Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę wideo pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 19 października 2018 roku i naszą analizę kontynuujemy sobie na interwale 60-minutowym. Od wczoraj niewiele się zmieniło na naszym rynku bitcoinowym, ale z tego co widzimy, dolne ograniczenie konsolidacji, tak? przypomnę konsolidacji między poziomami no, 24 24 538, czyli takie dobre 500 zł. Te dolne ograniczenie jest teraz testowane, tak? Już widzimy, że niedźwiedzie się w sobie zebrały, wybiły te wsparcie, dolne ograniczenie, i teraz będą podchodzić troszeczkę niżej. Ja tutaj jeszcze zaznaczyłem dodatkowo takie. Lokalne wsparcie ewentualnie dla, yy, dla byków 23826. Nie wiem, jak ono będzie długo ważne. Najprawdopodobniej bardzo łatwe będzie do, do przebicia, więc to będzie tylko, będzie tylko prawdopodobnie chwila, kiedy ono zostanie po prostu przebite. No i te ważniejsze yy, wsparcie techniczne na 23640 jest zaznaczone tą przerywaną linią zieloną. Jak mówiłem wcześniej, ze względu na to, że dominujący trend rynkowy na bitcoinie jest w tym momencie spadkowy, więc łatwość ruchów w dół jest znacznie, znacznie większa, dlatego też bardziej możliwe są ruchy spadkowe niż ruchy, ruchy wzrostowe. Z góry oczywiście mamy tutaj wyraźnie zaznaczone terytorium oporu technicznego, trzy poziomy. Wokół powiedzmy tego głównego takiego poziomu 25 tysięcy złotych Także nie ma co nawet liczyć na wzrosty jeżeli tutaj ten opór, opór trzyma i blokuje dalsze rajdy byków Natomiast z dołu jeszcze zauważyłem możliwość połączenia tutaj tych dwóch powiedzmy punktów No i mielibyśmy taką no, bardzo precyzyjną linię trendu Zaznaczymy ją sobie na szybko na pomarańczowo i generalnie taka linia trendu tutaj no, mogłaby być pociągnięta, nie ma tutaj żadnego, żadnego przeciwwskazania. Ona może dodatkowo utrudniać niedźwiedziom, niedźwiedziom wybicie, powiedzmy, że za pierwszym razem tego, tego tutaj wsparcia technicznego, więc tutaj może być zejście w dół, mała konsolidacja i dopiero potem, jeżeli znowu niedźwiedzie się zbiorą razem i spróbują... Wybić ten poziom po raz kolejny, no to wtedy może być najprawdopodobniej kolejne, kolejne zejście, zejście niżej. Głównym poziomem wsparcia jest oczywiście 22967. To jest ten, ten poziom, taki już dosyć stary, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o czas. No i oczywiście on był parę razy też już testowany. Więc jego wybicie, no niestety, ale utwierdzi tylko i wyłącznie niedźwiedzie w przekonaniu, że mogą spychać cenę jeszcze niżej i kontynuować trend spadkowy. To wszystko dzisiaj w dzisiejszej analizie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.